zaproszeni goście? W każdym przypadku inicjatywa Polskiej Republiki cieszy. Inicjatywa Polskiej, znaczy Rzeczpospolitej Polskiej jest dla nas bardzo, bardzo kluczowa. Dla Słowenskiej Republiki? I także dla właśnie Republiki Słowackiej. A Słowenska Republika ma zaujem rozwijać dobre sąsiedzkie stosunki z Polską. Słowacka Republika jest zainteresowana rozwijaniem dobrych stosunków sąsiedzkich. Pokiaľ ide o toto naše dnešné stretnutie a dnešné rokovanie. Jeśli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie tutaj. Sami dobre viete, že existuje medzivládna komisia. Dobre państwo wiecie, że właśnie istnieje taka międzyrządowa komisja. Takže je potrebné, aby sa táto problematika riešila v prvom rade v rámci tejto medzivládnej komisie. I właśnie bardzo ważne jest to, żeby ten właśnie problem, który tutaj powstał, był rozwiązany na tej właśnie komisji międzyrządowej. Slovenská republika je ochotná o tejto problematike, kvôli ktorej sme sa tu dnes stretli, je ochotná rokovať. Strona slovenská je gotová prowadzić pertraktację o tym problemie, który w związku z którym spotkaliśmy się tutaj dzisiaj. Ale właśnie trzeba to riešiť na tejto existujúcej medzivládnej komisii. Ale trzeba się to zająć właśnie na tej właśnie istniejącej międzyrządowej komisji. Zatiaľ je slovenská strana ochotná uvažovať rokovať o turistických vláčikoch počas letnej sezóny. Jak na razie strona slovenská jest gotová prowadzić rozmowy v sprawie właśnie pociągów turystycznych podczas sezonu letniego? Vo víkendových časoch. Właśnie podczas właśnie weekendu. Ale to wszystko jeszcze jest potrzebne prerokować aj so zastępcami železnic. Ale to wszystko trzeba właśnie prowadzić rozmowy z przedstawicielami kolei. Aj z przedstawicielami sztatu. Aj z przedstawicielami państwa. Także tylko z mojej strony. Także tyle z mojej strony. A oddam słowo panu prymatorowi. Także oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo. Najlepsze sprawy są takie sprawy, które już są udowodnione. Myśmy z Peterem Wikiem zrobili wiele rzeczy dobrych z programu Polska Słowacja. Prawda, Peter? To było kilka lat temu. Małe drogi, średnie drogi, ale wykorzystaliśmy ten czas, który był z programu Polska Słowacja. I teraz ten następny czas następuje dzisiaj. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Uważamy, że to spotkanie jest naprawdę bardzo ważne i w imieniu Parlamentarnej Grupy Infrastruktury, która zorganizowała to spotkanie dzisiaj w Zagórzu, a dzięki Państwu i Panu Marszałkowi Ortylowi jesteśmy tutaj u Was w Mierzyle Borczach. Chcemy tylko poświadczyć, że jesteśmy bardzo zainteresowani dalszymi dobrymi pracami w obszarze infrastruktury. Pozdrawiamy Waszego Ministra Infrastruktury. Myślimy, że trzeba się szybko spotkać, bo czas biegnie. Ludzie czekają na nowe, lepsze rozwiązania. Mieszkańcy czekają i żebyśmy doprowadzili do kolejnych dobrych rozwiązań w obszarze infrastruktury. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uczestniczę w wyjazdowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury Polskiego Sejmu. Wczoraj rozmawialiśmy na temat problemów powiatów południowo-wschodniej Polski, powiatów bieszczadzkich, w szczególności, ale całego województwa podkarpackiego. Duży akcent parlamentarzyści, ale szczególnie samorządowcy, pan marszałek, panowie starostowie stawiali na współpracę przygraniczną. Rozwiązujemy problemy ważne w relacjach międzynarodowych, bilateralnych. Mam nadzieję, że będzie niebawem okazja, jak zapowiedział minister transportu Słowacji, będę za parę dni miał okazję rozmawiać. Mam nadzieję, że i również na ten temat będziemy rozwiązywali te problemy, które stawiają panowie marszałkowie przed sobą w szczególności. Że bardzo dziękuję jeszcze raz szefostwu Sejmowej Komisji Infrastruktury, że mogłem przejechać tym szlakiem, jakże bardzo ważnym, zobaczyć, jak to funkcjonuje. Bo nic tak dobrze nie robi jak osobiste własne doświadczenie. Z pozdrowieniami dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Jakie dowolicie, jeszcze by są dopolnił, że
Chciałem na słowackiej stronie już były niejakie rokowania na ministerstwie. No, że słowackiej strony były już jakieś rozmowy na tym właśnie ministerstwie. Żaczek albo Kosowa, ten Bieszczacki Żaczek. Ma szansę, aby chodziła tam z Laboriec, tak jak powiedziała pani Blichová. Treba o tom rokovať na tej Slovensko-Poľskej komisii. Myslím si, že toto možno by sa stihlo už aj cez tieto prázdniny. Uvidíme, záleží na tom, ako by prebehli rokovania tejto Slovensko-Poľskej komisie. Pokiaľ by sa to podarilo, bolo by to veľmi dobré. Vidíte sami, že v Medzilaborciach sú veľké očakávania aj o to, aby to spojenie Slovensko-Poľské bolo tak, ako bolo 140 rokov dozadu. Ešte raz som veľmi rád, že ste prišli k nám. Ten čas sa veľmi rýchlo rúti k tomu odchodu, ale ja veľmi pekne by som poprosil pána ministra, pána Maršalka, pána Ronca, pána Chudíka, aby sme sa zapísali do našej knihy a urobili spoločnú fotografiu. Takže ďakujem všetkým.